Witamy Państwa 8 października 2015 roku z Wrocławia. Beata Andrejas i Mariusz Szytyński. Witam Polaków, rodaków, Słowian. Co dzisiaj chcemy powiedzieć w tej całej serii filmów? Mamy kilka tematów. Ten temat, który tutaj widzimy na grafice, to mamy akurat tego Nemroda. No i tutaj musimy trochę się cofnąć do troszkę sytuacji przed potopem i zaraz po potopie musimy coś powiedzieć o Nemrodzie. No i tą linią rodową Nemroda my pojedziemy trochę dalej. Później my się dowiemy o planie zagospodarowania przestrzennego Wewelsburga. Co to jest? I nagle dowiemy się w tej następnym filmie, dowiemy się, jaki to jest wpływ ma na dzisiaj. Czy to się przypadkiem nie wiąże z właśnie z tym Nemrodem, Nimrodem, czy jak go tam zwał. Mało tego, później się dowiemy, że Polska jest najbogatszym krajem świata. Oczywiście wszyscy w tym momencie się uśmieją, że jak może być Polska najbogatszym krajem świata, ale niestety jest, tylko w tym filmie pokażemy, dlaczego my nie jesteśmy, mimo że jesteśmy. Pozorna sprzeczność? Nie, jesteśmy, tylko jakby nie możemy, albo nas się w takim stanie tej jakby takiej nędzy trzyma. No i dlaczego? To znaczy rdzennych Polaków trzyma się w stanie nędzy, tak, to się z tym zgadza. W bogatej Polsce, w której bogaci są, owszem, 10% mieszkańców Polski jest bogata. Tak jest. I to nie są Polacy. Właśnie. To też się dowiemy, ale i to w sumie tak wstępne, gwoli wstępu. Także ja ze swojej strony tutaj razem też dziękujemy za ogromne zainteresowanie, za te wszystkie komentarze, które się pojawiły pod filmami, no i też na moim blogu. No i jedno z tych takich pytań było, że no co jest złego w tym, że ktoś tam budował jakąś wieżę na pustyni, czyli nie na pustyni, w zakole Eufratu dokładnie. Chodzi o wieżę Babel w zakole Eufratu, która znajduje się obecnie pod wodami Tamy Ataturka w południowo-wschodniej Anatolii w Turcji. No i musimy teraz na to odpowiedzieć. No co to jest złego? No bo oczywiście w poprzednich filmach trochę przepłynąłem przez ten temat, ale no tacy oponenci, którzy byli na moim blogu, oni doszli do wniosku, że jednak no, nie za bardzo im to rozumieją, dlaczego to był, no budują sobie, ktoś tam sobie buduje wieżę, no i nagle miałoby być to jakiś bunt, nie? No bo akurat tak pisze w Księdze Rodzaju, no ale nie każdy akurat to sprawozdanie tego początku nie bierze za poważnie, o, w ten sposób. A niektórzy nawet nie chcą wierzyć i tak dalej. Znaczy, no i teraz zwróćmy uwagę to na bardzo ciekawy element. Otóż, powiem tak od razu, Stary Testament jest mieszaniną prawdy i kłamstwa. I my tutaj tak pływamy, i to dzisiaj chcemy też powiedzieć, między tą pierwszą księgą a ostatnią. O, i to, co za chwilę powiem, to właśnie będzie takim przejściem od tej pierwszej księgi do tej ostatniej, czyli objawienia. Ale teraz musimy trochę przepłynąć, się cofnąć do czasów sprzedpotopowych. Wtedy wszystkie łotry zostały wybite poprzez potop. A więc w arce byli tylko ludzie, którzy byli sprawiedliwi i oni byli posłuszni Bogu. I teraz tak, według zamierzenia sprzed potopu ludzie mieli rozchodzić się po ziemi, napełniać ją, nasycać i tak dalej, rozmnażać się i to spokojnie zaludniać. Natomiast po potopie ta sytuacja miała się kontynuować, to się nic nie zmieniło. No ale teraz nagle się coś zmienia, przychodzi taki Nemrod, czy Nimrod, tak go nazywamy, albo Nemrod, albo Nimrod. Ja będę mówił Nemrod. Przychodzi taki Nemrod i nagle koncentruje tych ludzi, buduje taką wieżę, mimo że jest zapewnienie, że Bóg nigdy potopem nie zniszczy ludzi. Ale oni budują wieżę. I tą wieżę chcą taką zbudować, żeby ona sięgała nieba i żeby oni mieli pewną sławę, czyli mieli jakby takie poczucie wartości, że są jakby
lepsi od Boga, albo sobie mówią w ten sposób, sobie damy radę z Bogiem. On nas tutaj, naszych tam powiedzmy ojców, praojców, czy tam powiedzmy zlikwidował, dużo ludzi zlikwidowano, Bóg zlikwidował, ale teraz my tutaj będąc właśnie wierzy, my sobie będziemy robić takie poczynania tutaj na ziemi, że już nam Bóg nie podskoczy. No i oni doszli do tego, że właśnie tą wieżę trzeba zbudować. Natomiast i w tym momencie był to jakiś symbol właśnie tego, że się budowało tą wieżę. To był symbol już takiej pierwszej globalizacji, czyli trzeba było ludzi tak skoncentrować, zorganizować, już powstała piramida władzy. Przedpotopowy system był plemienny i tak to miało funkcjonować, bo była jedna rodzina wszystkich ludzi i mieli ten sam język, właśnie język polski. I teraz nagle przychodzi ktoś, no to jest jeden z takich tam powiedzmy no praprawnuków Noego i on buduje tą wieżę. Jego nazwa Nemrod, to świadczy nawet w językach takich tam tych akadyjskich, sumeryjskich, że to nawet nie jest imię, tylko że to powstaje to, że on ten, który się zbuntował przeciwko Bogu. Taka jest składnia tego, bardziej czasownik, zbuntujmy się, o, w ten sposób. Czyli musiał już stworzyć piramidę władzy, która była zaprzeczeniem, to już był powiedzmy bunt. Stworzenie piramidy władzy po to, żeby można było coś budować, już było buntem, samo w sobie, czyli zamiana władzy. Mało tego. Teraz musimy się zastanowić, no skąd się wziął ten bunt, dlaczego się nagle ten Nemrod pojawił. Ten Nemrod się pojawił z prostej rzeczy. Jest werset ze Starego Testamentu, że schodzili z nieba aniołowie, czyli ci zbuntowani. Oni jeszcze wtedy byli w niebie, ale schodzili, płodzili dzieci i w ten sposób powstawały takie ludzio-anioły, powiedzmy, o, ludodemony, bo to byli zbuntowani, czyli demony. W ten sposób powstawała taka hybryda ludzko-anielska, zła oczywiście, i tym pierwszym takim buntownikiem, tym pierwszą tą taką hybrydą ludzko-anielską, to był właśnie Nemrod. I widocznie miał jeszcze paru iluś tam kompanów, które się urodzili, właśnie takie hybrydy, i w ten sposób powstali, jakby powstał czynnik, który spowodował destabilizację tej rodziny ludzkiej, która miała mieć właśnie i jeden język, i w sposób plemienny powoli rozchodzić się po ziemi. W tym momencie ingeruje Bóg, który doprowadza do takiej sytuacji, że oni mają pomieszane języki. Ród genetyczny Nemroda, te potomstwo Nemroda, przeniosło się na tereny Babilonu, czyli tereny nad Eufratem, i tam założyli miasto i całą cywilizację babilońską. Wcześniej to była cywilizacja sumeryjska, w sumie sumeryjską cywilizację oni założyli. I tak, i oni mieli swój własny język. Ten język Babilonu to jest język. Przepraszam, tutaj mamy tą grupę, nie? Nemrod na tym obrazie. Tak, tutaj. Nie jest to zbyt liczna grupa. Tak, ale ona się później z czasem musiała rozmnożyć. I oni właśnie zakładali cywilizację. Już samo w sobie założenie cywilizacji, to już był akt buntu, ponieważ była piramida władzy. System miał być plemienny, a to już była piramida władzy. Oni w sumie tą piramidę spod tej wieży przerzucili nad Eufrat, już na terytorium Iraku, znaczy dzisiejszego Iraku. W ten sposób. Już, czyli pamiętajmy, że już struktura samej cywilizacji jako takiej już jest aktem buntu przeciwko Bogu. I ci buntownicy Nemroda, bo byli różni, ale akurat ten ród rodowy taki, który miał właśnie ten język specyficzny, język aramejski, to jest ten język Babilonu, to on właśnie w Babilonie funkcjonował i tam założył tą cywilizację. Ale to jest, jeszcze idziemy, musimy dalej pojechać. No, dzisiaj mamy 8 dialektów języka aramejskiego. To pamiętajmy, to był język Babilonu.
nawet ma takie specyficzne hieroglify. Dzisiaj jest jeden z tych 8 dialektów języka aramejskiego, nazywa się, wiecie jak? To jest język hebrajski. O, właśnie. To jest najciekawsze. Dialektem języka aramejskiego, tego języka Babilonu, jest język hebrajski. Mało tego, jego zdradza, że to jest język aramejski, pisownia. No jest bardzo znana. Ta pisownia zdradza szczególnie. Już nie mówiąc o takich szczegółach stricto językoznawczych, gdzie dostałem specjalny skrypt od hebraisty, który właśnie pięknie pokazuje, w jaki sposób jest to język aramejski, czyli dialekt języka aramejskiego. Oczywiście dzisiaj się propagandowo sprzedaje, że to jest język hebrajski, ale po to, żeby ukryć ten fakt, że linia rodowa tego Nemroda, czyli ten specyficzny ród genetyczny tej hybrydy nemrodowskiej, funkcjonuje do dzisiaj i my dzisiaj to znamy, taką narodowość, jako Żydów. Bo właśnie oni pochodzą. I teraz tak, no oni się rozeszli po świecie, tak? Czyli tych nemrodystów, może tak to nazwać, czyli potomków Nemroda z tej prostej genetycznej linii, dzisiaj mamy na całym świecie, oni się rozeszli. A dlaczego się rozeszli? Oni pochodzili z Babilonu. Oczywiście tutaj niektórzy, no, znawcy Biblii powiedzą, że nie, oni tam pochodzili do Abrahama, byli w Egipcie i tak dalej. No to nie ma żadnych dowodów, a to jest po prostu kwestia tylko propagandowa, ponieważ ja mówiłem, że Biblia jest tylko mieszaniną prawdy i kłamstwa, z którego trzeba wyciągnąć tą prawdę i trzeba oddzielić ziarno od plew. No i teraz idziemy dalej. Jak już ta cywilizacja babilońska, już posumeryjska, babilońska, ona się rozwinęła, była potężna i samo miasto Babilon miało w obrysie murów o potężnej konstrukcji 17 kilometrów. Ale miała taką jedną cechę charakterystyczną. Były tam słynne ogrody, było zasilane wodę z Eufratu i to był system irygacyjny. Ten system irygacyjny właśnie zapewniał wodę, potężne ogrody, czyli pola uprawne i tak dalej. To było wszystko właśnie w tym mieście. I to było uzależnione właśnie życie tego miasta od tej wody. I teraz tak, w tym momencie nemrodyści, bo tak będziemy ich tutaj nazwać, czyli linia genetyczna tej hybrydy, wprowadzili system monetarny. Ale ten system monetarny poszedł jakby w następną piętro, które się nazywa lichwą. To, co dzisiaj nazywamy lichwą. I praktycznie, chociaż były tam różne wojny i różne sytuacje w tym Babilonie, to ta lichwa doprowadziła do takich różnic dochodowych, doprowadziła do potężnego bogactwa i nędzy, że efekt był taki, że już nie było komu utrzymać, znaczy ten system państwowy, który wtedy istniał, na podstawie lichwy on upadł. On generalnie upadł na podstawie lichwy, bo tam wojna może być... powiedzmy, no, rok, dwa, trzy i tak dalej, ale nikt tam specjalnie nie będzie przez 200-300 lat specjalnie uprawiał wojen. Powiedzmy, najeżdżał ten Babilon, jeżeli on miał takie ogromne mury. Otóż lichwa wykończyła Babilon i oni z Babilonu musieli rozejść się po całym świecie. Mało tego, to, co dzisiaj nazywamy religią judaizmu, jest to tak zwany kolejny projekt legalizacyjny, który ma ukryć ten fakt, że tak naprawdę pochodzą od Nemroda, ci właśnie Żydzi, i pochodzą z Babilonu. Żeby to ukryć, to się zrobiło historię tak zwaną biblijną narodu wybranego. Nic tu nie wymyślono. Zapożyczono naród wybrany od Polaków, od Słowian wszystkich. I te historie, fragmenty tych historii polskich znajdują się w Starym Testamencie, tylko to trzeba umiejętnie wyłapać. Co jeszcze mamy tutaj ciekawego? Czyli mamy lichwę, która jest początkiem końca Babilonu. Kiedy ona się rozwinęła, no to Babilon musiał paść. Bo już po prostu nie było ludzi. Jak jest nędza, no to wiadomo, ludzie z nędzy uciekają. Mało tego, to nie trzeba nawet sięgać Babilonu, że jak jest nędza, no to wiadomo, ludzie gdzieś tam uciekają, wynoszą się, miasto pustoszeje i później już nie ma komu i za co utrzymywać systemu irygacyjnego, który po prostu był podstawą likwidacji
Babilonu. I teraz tak, nie trzeba to daleko wyjeżdżać do Babilonu, dzisiaj mamy tak samo. Mamy na przykład tutaj nożyce dochodowe w Polsce, to tak się nazywa, tak? Nożyce dochodowe. Czyli powiedzmy, mamy jednocześnie, załóżmy, minimalną jakąś tam płacę, no i wielkie bogactwo. Jaki jest efekt? Niektórzy w ogóle nawet tej minimalnej tej pracy nie mają, nie? Bo to jest właśnie efekt lichwy. Wykończy się, jak się wykończy dany kraj, no to ludność opuszcza ten kraj. I tak samo opuścili Babilon. I w Polsce tak samo mamy. Tutaj 30 parę milionów obywateli w Polsce, 30 parę milionów Polaków. I mamy drugie tyle za granicą. No bo musieli się z tej nędzy całej po prostu przez parę dekad, to zaczynając powiedzmy od którego 81 roku, to była pierwsza fala tych uciekinierów, nie? Bo uciekali z komuny, z nędzy i tak dalej. Później był 89 rok, no i to do dzisiaj trwa. Ale przyspieszenia po wejściu do Unii Europejskiej dostała ta emigracja. No po wejściu do Unii Europejskiej miało być lepiej, a emigracja jeszcze bardziej zwiększym, powiedzmy. Tak, a więc to jest tylko przykład taki z własnego pownurka, do czego może doprowadzić lichwa, nędza i tak dalej. Czyli tak samo Babilon przestał istnieć. Jako ojczyzna, miejsce pochodzenia nemrodystów, czyli tej linii rodowej Nemroda, którą dzisiaj nazywamy Żydami. O, w ten sposób. I teraz tak, jeszcze dla ciekawości, przecież w Babilonie była cała kasta kapłanów. Ja tutaj mówiłem trochę o tym judaizmie. Akurat judaizm jako projekt legalizacyjny, czyli on, powiedzmy, kolejny projekt legalizacyjny nemrodystów, żeby ich w ten sposób jakoś dać im historię, że oni skądś tam pochodzą, żeby ukryć, że oni tak naprawdę pochodzą od Nemroda. Judaizm ma coś takiego, że ma jednocześnie jakby historię biblijną, czyli Biblię. O, ja tutaj pokażę. A to jest akurat Biblia Warszawska, czyli Stary Testament mamy. I teraz i ma coś inną księgę, czyli jedna księga służy do legalizacji, czyli jakiejś historii tego, jakieś pozytywne wrażenie. Natomiast druga część to się nazywa Talmud. I tutaj jest tak zwany wzorzec postępowania. Talmud a Biblia to są dwie różne rzeczy i wzajemnie sprzeczne. Ale po co to też mówię? Ponieważ ta kwestia historii Babilonu, ona się jakby odzwierciedla w Nowym Testamencie, szczególnie w tej ostatniej księdze biblijnej. Ona powoduje, że tam jest opisane, że nawet historia mówi o tym, że ci wszyscy kapłani tego Babilonu, oni przenieśli się do Pergamonu w zachodniej Turcji. I tam jest w objawieniu napisane, że kiedy się Chrystus zwraca do Pergamończyków, on im mówi w ten sposób. U was jest tron szatana. O, w ten sposób. To jest też dość ciekawe. U was jest tron szatana. Czyli ci kapłani przeszli znaleźć, dlatego był tam tron szatana, ponieważ zostało to wszystko przeniesione z Babilonu do Pergamonu. I to jest jakby tutaj, i to jest powód, dla którego właśnie skutek buntu przeciwko Bogu spod wieży Babel powoduje, że taką wędrówkę i skutek likwidacji Babilonu, no i wędrówkę Żydów po całym świecie. I to praktycznie jest jakby odpowiedź na to pytanie, dlaczego budowanie wieży było złe. O, to jest cała tutaj historyczna odpowiedź. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, zadawajcie pod filmem. Jest to też temat, w którym jeszcze może bym trochę mówił, ale już wystarczy. Także dziękuję bardzo i do następnego razu. W sensie, do następnej części. Dziękuję.